wracamy po ludzkim cięciu, bo matka mnie wyszła. Więc tak, ten odcinek będzie kiczowaty, ale jest pierwszy. Więc... Dokładnie. Od razu stawiamy to krzesło, szybko. To i... Tu. Dobra, i co teraz? Jest tak, pomieszczenia ma. Pomieszczenia, cela, pomieszczenie pasowe, izolatka, stołówka. Ale nie, w sensie jak to masz zrobione? Recepcję. Tylko? Tak. To teraz się zajmij pomieszczeniem tym pasowym. A to zrobić kolejny budynek na to, czy? Na to jest, nie jest w tym budynku. No, mogę zrobić taki, ale budynek 7 na 7. 7 na 7, to już dalej w więzieniu, tak? Znaczy, to gdzieś, musi być dalej w ulicy, dalej od ulicy, żeby jak więzienie się wyprawią, to bardzo szybko mówią nie? Dobra, a zrobić przejście z recepcji do tego? Tak. Ale zrobię z zwykłymi drzwiami do lewiany. Tak? Tak. Czyli drzwi po prostu. Dobrze. Jej, to jest naszego kanału do Majka. I robimy to, tak, dobra. Drzwi betonowe. Wiedzmy, że zrobimy jakieś takie. Dobra, nie, usunę to, usunę to. Powiedzmy, że zrobimy... takie coś. Tu zrobimy 7. Tu zrobimy 7. O, takie nasze. Więc tak, tu, to będzie takie nasze pomieszczenie dla więźniów, dla tymczasowe. Dobra, ale ja mam taki tu korytarz, to w tym korytarzu zrobić normalne drzwi? Wtedy drzwi do więzienne? Masz, a gdzie masz ten korytarz? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, tak. Jak ma większy korytarz, to drzwi więzienne, a jak masz krótkie, to mam normalne. No tak. Dobra, robię drzwi dalsze koszty, drzwi. W tym więzieniu tutaj zajmuję się, to większa szansa, że kolejny jest łatwy. Dobra, na razie ciągle nie mam, ale to chyba jest dobrze. I jak wypełnić to? Cały pokój tym? Tym wiesz, pomieszczeniem dla tym pasowym. Tak, znaczy 5 na 5. I to cały pokój. Więc tak, potrzebna jest toaleta i łapka. No to... Tu toaleta. Nie będzie ścian dla pudlu. Jedną. I ławka, tak? Więc tak, postawimy ławkę. Tak. Tu. I tu. To będą dwie ławki. W sumie trzy. Dobra, tak. No i szybko zbudujcie to. No i teraz powiedz, ile masz tam jeszcze pieniędzy? 24. Tysiące, tak? Tak. No to teraz zrób kuchnię i stołówkę. To ma być w jednym pomieszczeniu. Zrób to dużo, bo potem to jest dosyć ważne. A to gdzieś... To ma... Ej, ale ja nie mam prądu nigdzie, ani niczego. Aha, no za to nie ma. Więc teraz tak, zrób fundamenty, pokój... 7 na 15. A... Gdzie dokładnie? To może być obojętne. Najlepiej gdzieś w środku mapu, żeby wiesz, ci nie przeszkadzało. I żeby więźniowie chyba do tego nie dotarli. Tak. Dobra. 7 no na 15, tak? Jeśli będzie chory, to nie będzie miał problemu. No wiem. To jest takie logiczne. 7 na 15, dobra, no. Co dalej?
No i tak, teraz poczekaj, że jak to wybudują. A potrzebne jest wejście. To jakie drzwi? Tutaj drzwi dla personelu. To są takie zielone. Wiem. Drzwi dla personelu i tam daj... Tam będzie coś takiego... Mogą to zbudować najpierw, bo wiesz, to ja zbudowałem na drugim końcu mapy, a oni tam mają trochę do przejścia i nie ma ścieżki jakiejś, no, oni potrzebują trochę czasu na to. Jak oni to zbudują, to kliknij zaplecze. Pomieszczenia. Zaplecze, to tam... A, zaplecze, no. Dobra. No i jak zbudują, to tam daj stację elektryczną. Stacja elektryczna, a niepotrzebne są kondensatory? I po tej stacji kondensatory, tak, dokładnie. A przepompowanie? Co? Tylko powinna się znaleźć stacja elektryczna. I tak, żeby się dało odtoczyć, to wiesz, kondensatorami. Ale cały, full pokój. No, tam nie musi być przejść. Aha, czyli full pokój i kondensator. Nie, one muszą być przy stacji, bo jak będzie na przykład... nie po stacji, to już nie łatwo. A tak w rogu? Tak w rogu? Jak masz pokój 7x7, tak, powiedzmy. No. Tam daj planowanie 7x7. Ale nie, czekaj, bo mam tak 3 kondensatory z boku i 3 wiesz, 3 kondensatory z dwóch boków, bo mam go przy ścianie, nie? Aha. I tam mam taki róg, wiesz, w którym się łączą 3, żeby było 4, nie? To postawić je tam? To postawić go tam? Ale w rogu takim. Znaczy to powinno być tak jakby na górze. Udostępniam ci ekran właśnie. O. No to zmianę. Co? Ten kondensator powinien być o jedną niżej. To. O jedną do. O jedną. Aha. Dobra, spokojnie na początek korzystać. Ale w ogóle powera tu nie mam w tym. No wiem, bo oni się najpierw wybudować. Ale oni to już wybudowali. Nie, to właśnie dla nich, to jest zużycie prądu. Aha, dobra. A ja myślałam, no i co dalej? Teraz masz te przewody elektryczne. No. I te przewody elektryczne masz doprowadzić do wszystkich pokoi więzień. Wiesz, tam jak masz to tam, to wiesz, tam te pokoje, wiesz. Jeszcze koło tego go postaw przepompownię. Koło kondensatora. Dobra, chyba się udało. Trochę będzie tego budowania. Mam tylko 3000 jeszcze. No to dlatego teraz by ci się przydało wejść w raporty. No. W raporty i zrobić dotacje tam masz. Dotacje. Tak i zrób działania na rzecz samobycia pracowników. W toku. No tak, i powiedz mi, jakie... zbuduj pokój socjalny. No. Czyli masz to, czy nie? Tak, mam. Upewnij się, że przynajmniej 5 strażników ma... nie ma przydzielonych zadań. Czyli musisz kliknąć personel. Personel, tak? I wziąć, zatrudnić 5 strażników. To nie jakoś. Zobaczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, no. No i jeszcze zbadaj, oto twój poradzony nie ma... Mam to. Czyli już cię zaliczyło, tak? Tak. Jeszcze zbuduj pokój socjalny.
no to musisz dać obiekty, znaczy te, sorry, pokój socjalny, co to był pokój socjalny? Pomieszczenie. Aha, dobra. Znaczy nie było, poczekaj, tam. Więc pokój socjalny zrób 4x4 nowy budynek, jak cię stać. A jak cię nie stać, to chyba musisz przyjąć pierwszy więźniów. I dać im uciec, tak? Dlatego ci będzie potrzebny w strażnicy, nie? I drzwi dla personelu dać tam, tak? Tak, drzwi dla personelu. I wtedy... Zrobiłem go przy ulicy, nie wiem czy to dobrze, czy nie, nie wiem, mam czy tutaj. Dobra, ja to robię, nie? Kurde, nie ok. O. Ja się zbudował? Minimalnie 4x4, a to jest 2 mega, tak? No 2 mega. Halo? No i jestem, przepraszam, musiałem mieć krótkie ze dwóch. Ale ja mogę to zrobić 3x2, a nie na a nie 4x4. Pokój socjalny? No. 3x2? No mogę to maksymalnie tak zrobić, jak mam mieć budynek 4x4. Nie mam mieć większego budynku? No chyba musisz mieć. Zrób... dajesz fundamenty. Poczekaj, nie... Powiedziałeś mi, że mam zrobić budynek 4x4. Zrobiłem budynek 4x4, okazało się, że jest zbyt. Aha, wiem. Za mały. Nie, to musisz zrobić 6x6. A nie mogę tam, gdzie jest recepcja? No możesz, jak ci się zmieści, to jasne. Zmieści ci się? Czekaj, właśnie na tym rzeczy. Jak ci się zmieści, to jest super. A jakbyś te ziomeczki chcieli, to mogę podać kreską mojego save'a z więzienia. Ja on spróbuję z tym. Dobra, no udało się. Co? Udało się. Tak, udało się, więc teraz przyjmij dotację, którą wiesz, że zrealizujesz. Cześć, szeroka kanapa. Siedzę. Automat z napojami. No, najpierw taką dotację zrealizuj. I potem weź najlepszą dotację według ciebie, która wiesz. Okej, okay, dobra, i czekaj, bo najpierw musisz się ten pokój. Okej, i mamy dotację. Później się dotacje. Zaliczoną? Tak. No to dobrze, teraz wejdzie... Później. Więc tak. A mogę po prostu usunąć ten pokój i by było dobrze? No może usunąć, ale wtedy ci się nie obrzucuje fajnie, więc nie wiem, czy ci się to opłaca. A ja co, jak go wykorzystam? A jak go wykorzystasz, co? Ale jak wykorzystasz hajs? Jak wykorzystasz hajs, to musisz albo tę dotację robić, albo czekać wielki, aż się przyjdzie hajs, albo... Dobra, ale nie czekaj, ale jak dostałem hajs z dotacji i hajs z dotacji wykorzystałem i zniszczyłem tamten pokój socjalny. No to jest więc tak. Dobra, ale no cicho, nie zniszczyłem tego pokoju. Dobra, przepompownię mam postawić, tak? Tak, przepompownię masz od razu, więc nie musisz jej kupować jedną. I do tej przepompowni, do odpowiedniej strony musisz podłączyć prąd. Czyli najlepiej oprócz całą przepompownię, bo ja nigdy nie wiem, z której to strony. Ja z dobrej strony podłączam. Znaczy chyba. O, i wtedy
A mogą mi to wybudować? A dasz im to wybudować? Czy jesteś taki właśnie taki? Kolego, ja tego nie wypuszczę. To jasne. No tak, no z tym mi się zaczęło. Fajnie, że nie włączyłeś czasu na nagrywanie, ale miałem 15 minut. Co? 15 minut. No to może na pierwszy odcinek wystarczy, co? Plus jeszcze tamto, dobra. Więc tak, to będzie pierwszy odcinek. Dość ludzki, bo ja nie wiem, jak się z tą grę gra, następny raz będę wiedział. To jest przypompownia, więc... No. Trzymajcie się, cześć. Cześć.